Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z GTA Vice City. Tutaj właśnie teraz jak skończyliśmy misję u Lopfist, no to pojedę teraz sobie na rączkę z pamiętnym naszym statkiem, które mi się nie udało wykonać. No to teraz już chyba mi się powinno udać. Pojedziemy później jeszcze, jak już skończymy całą rączkę, skoczymy jeszcze na telefon, a później zajmiemy się biznesami. Jakie mamy? No. Właśnie, to był Remington z tego co pamiętam, co teraz zabrałem samochód, tutaj ładną latarnię. Już pomału zmierzamy do naszej rączki. Tutaj wszystkich potrącam jak się da. Tutaj fioletowi stoją. Nie zapomniałem jak się nazywali, no to będę używał fioletowych, że są fioletowymi. No więc tutaj skręcimy. Jeszcze jest. O, to jest strzelanina jakaś jest. Teraz jeszcze tędy. No kurde. I teraz się zatrzymamy tu. Dobra. Jesteśmy. Bitwa morska. Musimy ją skończyć, bo nam się wcześniej nie udało. Musimy się tutaj spotkać, no to ja sobie tutaj wejdę do tego samochodu, bo jest dosyć szybki. To się nazywa Blastia Comet, chyba tak się nazywał. Ale jest dosyć szybkim samochodem. A tędy. Tędy jeszcze, jeszcze trochę. Dobra, już jesteśmy. Zostawiamy otwarte drzwi, jakby co, trzeba, jakby akurat tutaj trafimy. No. Dobra. I tak teraz tak będę, teraz ja wymyśliłem tak jak to przejść. Że jak się już strzelamy z nimi, nie, no to od razu tutaj zabierzemy teczkę. Co oni mają i po prostu będziemy od razu uciekać. No teraz rozwalimy jedną łódź. I tutaj jak jesteśmy. Ja nie wiem czy sobie nie pooczyszczać lekko i tak drogi. Mam jeszcze gdzieś mnie. Nie wiem czy wziąłem to w końcu. Ej, coś jeszcze się wyświetla. O nie! Tylko nie ty kolesie z shotgunem. Jesteś przewyjebany. Coś się wyświetla, że mnie wziąłem chyba. Nie jestem tego pewien. Dobra, po prostu pojedziemy do, z samochodem, zobaczymy. Tutaj widziałem, że jeden stoi. Nie znika. O kurde. Coś tutaj jest. Jeszcze druga teczka. Dobra. Co? Nie wziąłem jej. Tutaj rzuca granatem. Hmm.
Teraz to już dopiero będzie. Nie to, że samochodu nie mam. I nie no, życia to jeszcze trochę tutaj mam. Dobra, na szczęście tutaj jest blisko moja willa. Więc szybko do niej będę skakał. Prawie, że skakał. 30 życia. Niedobrze, niedobrze. Bo tutaj mam samochód, którym będę starał się uciec. O ile mój Vito się nie... nie Vito, tylko to mi się nie zmęczy. Dawaj, 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 dawaj. Biegniesz. To, że policjanci się pojawiają przed tobą, to nic nie znaczy. Dobra, i teraz jedziemy. No kurde, no zostaw mnie. O co ci chodzi? Dobra, powolni. Żeby się nie wywalić teraz. Bo z buta to na pewno bym tego tyle aż nie przebiegłbym. O kurde. Teraz jakby mnie zabili przed tym, to dopiero by było. Patrzcie, to też byli policjanci. Wszędzie już byli na mnie naszykowani. Dobra. Skoro jest tak, no to od razu muszę wziąć. Samochodu nie ma. No po armor muszę iść, no. Kurde, no. Dobra, daj samochód. Muszę mieć armor. I życie, no. Bez życia i armoru to ja nie wiem, jak to będzie. Tutaj ktoś strzela. Więc od razu uciekamy, no bo bez życia nie da rady. Życie to akurat wiem, gdzie będzie. Ale armor musimy... też wiem, w sumie gdzie się respi, no to... Bardzo szybko po to pojedziemy. Co będziemy mieli? Tutaj... się wbijają w nas. No już tutaj szybko jesteśmy, już prawie przy armorze. Dawaj, dawaj, dawaj. Downtown. A tutaj jest armor. Teraz po armor. Nie po armor, teraz po życie jedziemy. Życie będzie koło szpitala. Będę potrąciłem przed chwilą policjanta. Ale widać, jako się tym zbytnio nie przejął. Może ciągle jest potrącany. Dobra, teraz... Życie też mogłem odnowić wchodząc do karetki. Tylko 20 punktów weszło. Ale więcej potrzebuję. Przed wejściem może będzie. Jak inno, to pójdę szybko zapisać grę. O. No jest. Trochę tam zapłaciłem, ale pewno mniej niż bym normalnie, gdybym całe pewno ładował. Dobra. Jedziemy naszym samochodem. I dacho. Wam wszyscy. Jadę do rączki. Wszystkich omijamy. Wiem, w sumie z tej strony pojechać byłoby znacznie szybciej. A widziałem, że był sklep. To chyba była właśnie apteka, czy co to mogło być? Nie wiem, nieważne w każdym razie. Była tam też życia. Dobra, mamy 58 tysięcy, no. Jeszcze trochę musimy zarobić i zobaczymy, poszukamy jakiegoś biznesu, nie? Na którym możemy się porozglądać. Tutaj już bliziutko do rączki. Kurde, po co chodzisz po chodniku? Dobra.
No i musimy jeszcze skręcić i już zaraz będziemy. Dobra, tędy, tędy. Później jeszcze pojedziemy na telefon. Dobra. Trojańskie wodo. No i weźmiemy sobie z powrotem Idaho, albo to było Esperanto. To i lekko przycięło. A, ja wiem. Nie możemy jechać tym pojazdem, musimy mieć specjalny pojazd. To taka misja, że musimy zabrać coś. Gdzie on to był? Tutaj się. To specjalnym samochodem musimy pojechać. Albo wudu. Albo gdzieś on tutaj po prostu się jest, nie? Nie ma, no to chyba wudu musimy jechać. Dobra, no to czekamy na wudu. A, bo tutaj on był. Też widzimy jedno wudu. No, tutaj był zaparkowany. No teraz jedziemy szukać naszych muchachos. No dojedziemy. Dobra. Tędy. Tutaj. Nie wiem. W każdym razie wiem, że już jesteśmy prawie że na miejscu. Rozpuszczalnik jest z tyłu. Za nimi jedziemy. Dobra, otworzyli. Więc będziemy jechać za nimi, żeby nie wdać się w podejrzenia. Dobra, teraz musimy zaparkować tutaj samochód. Planting the bomb. Dobra, kolejna planting the bomb. Dobra, kolejna planting. Dobra, teraz musimy uciekać. Patrzcie, jak mój biegnie. Szybko. Dobra, udało nam się uciec. No ale wybuchły, ale wybuchły. Aż grę mi przez chwilę przycięło. Cała fabryka płonie. Wszystkie samochody padły, tylko nie mój. Mój przeżył. Misja zaliczona. 10 tysięcy. Dobra. To teraz weźmiemy i tutaj przeskoczymy. Za... O nie, znowu stracił armora. Nie wiadomo za co. O, telefon dzwoni.
Alberto. Hey, how's the cafe? Oh, wonderful. It's incredible, Tommy. Incredible. No whip, Tommy. Mm. Just real men. And the beautiful women. Anyway, I wanted to tell you, me and Papi, to us, you're Cuban. You have proved yourself, man. You got big cojones. No. Well, thank you, Umberto. Nobody said that to me since I left jail. See you around. Chyba oznacza, że teraz będą w nas strzelać ci fioletowi. Kurde, wskoczyłem w nic. Dobra. Tutaj pojedziemy, nie? Bo tutaj, jak wam mówiłem, to jest taksówki Kuvena. Chciałem się nimi zająć. 40 tysięcy nas będą kosztować. Przychodzimy tutaj sobie. No, fioletowi tam są. Chyba teraz nas będą strzelać. Więc od razu zapiszemy sobie szybko grę. Na tym tutaj save'ie na górze. Wejdziemy tutaj do taksówki, by misję zacząć robić. Odejść VIP-a na wyspę. Starfish. Dobra. Więc trzeba szybko tylko dojechać. Mamy jeszcze 40 sekund tylko na dojechanie. Ale chyba już prawie, że jesteśmy. Dobra. Tutaj jedziemy, 20 sekund nam zostało. Dobra, jestem. Klaksem. No jedziemy, w ogóle mieszka na tej samej wyspie co ja. Dawaj ten wóz. Gdy zaparkował wcześniej, tak to ten wsiadł. Koleś jechał za nami, chciał też go odzyskać. Teraz go tylko musimy zawieźć na lotnisko. Mam nadzieję, że tutaj nie będą oni na nas atakowali, tak, taksówki inne. Ale jak na razie nic się nie dzieje. Dobra. Tutaj wymieniemy, tutaj wymieniemy, tutaj przejedziemy. I już docieramy na nasze lotnisko. No, bardzo proste zadanie. No. Tysiąc i to.